Michał, chodź, bo ja już wróciłem. Trochę widać już. Nie, ty masz coś zaklejone, jakieś plastilinek? Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz i witam was w odcinku, w którym sprankuję po raz kolejny mojego brata. Ogólnie ten odcinek będzie polegał na tym, że postaram się wmówić dla mojego brata, że zrobiłem sobie prawdziwy tatuaż, który nie będzie prawdziwy. Tatuaż mam tutaj, jest on oczywiście zmywalny. Generalnie jak widzicie, będzie on dosyć spory. No i co, za chwilę pójdę do Michała, po prostu powiem mu, że idę do studia tatuaży zrobić sobie tatuaż. Michał pewnie mi nie uwierzy, a potem zrobię sobie ten tatuaż, przyjdę do niego i zobaczymy jego reakcję, bo tatuaż nie wygląda wcale na zmywalny. A no i zanim zaczniemy, zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału, bo bardzo mało brakuje do 230 000, oraz na mojego Instagrama, którego będziecie mieli gdzieś tutaj, bo dodaję tam ostatnio bardzo często fot. Muszę teraz polecieć do Michała, powiedzieć mu, że idę do studia tatuaży zrobić sobie tatuaż. To będzie taka pierwsza faza mojego dzisiejszego pranka, także chodźcie ze mną. A i muszę ukryć oczywiście tatuaż. Okej, Michał, ogólnie nagrywam vloga, ponieważ w tym odcinku pójdę do salonu tatuaży i zrobię sobie tatuaż. Tak, widzisz, no dobra, wiesz, to jest jakiś prank, nie? No nie, to nie jest żaden prank. Tatuaż będzie na lewej ręce, już mam wzór, jeszcze ci nie pokażę wzoru, bo to będzie oczywiście... To głupie będzie, nie rób tego serio. To będzie, nie, to będzie... To będzie głupie, jeśli to... Jeśli to jest prank, ale nie, no czemu? Jeśli to będzie fajny tatuaż... Jeśli to jest prank, to pojedź, ale jeśli nie jest, to serio, to nie cenię. No po co mam jechać, po co mam sobie dla pranku zrobić prawdziwy tatuaż? I to jeszcze na przedramię, mam już spoko, naprawdę jest, wzór. To jest głupie. Ale ja i tak już jestem umówiony na godzinę. Serio. Ja za chwilę i tak... Nie, ja prankujesz. Jadę i tak za chwilę, bo jestem już umówiony do studia na godzinę. I mam wzór? Nie. No zobaczymy reakcję na tatuaż Michała. Znaczy na mój tatuaż reakcję Michała. No widzimy się w studiu. Do zobaczenia. Okej, w tym momencie Michał mnie nie słyszy. No i mamy oczywiście nasze dzieło zbrodni tego odcinka. Przy okazji oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo jak będzie dużo łapek w górę, to nagram kolejny taki odcinek. Okej, mamy nasz tatuażek i mamy instrukcję obsługi, żeby prawda nic nie popsuć, bo teraz jakbym popsuł... Tatuaż wygląda... A, może nie pokażę wam jeszcze jak wygląda, tylko sobie przeczytam instrukcję. Teraz ważna rzecz. Dobra, usuwamy folię. Klejącą stroną do skóry. Dobra, ta strona się klei, czyli tą stroną trzeba będzie do ręki. Idę po jakąś szmatę. Dobra, mamy ścierkę, mamy tatuaż, już mniej więcej wiem jak to wszystko wykonać, także w tym momencie... No dobra, pokażę wam wzór, bo wiem, że pewnie się niecierpliwicie. Wzór wygląda w taki sposób, jak widzicie, jest całkiem spory i o to chodzi, bo mówiłem dla Michała, że tatuaż będzie całkiem spory, że jest spoko wzór. Słuchajcie, trochę się stresuję, bo jak teraz nie wyjdzie mi ten tatuaż, no to drugiego nie zrobię, tak? Mam tylko jeden. A, źle zrobiłem. Tutaj mi się to tak strasznie marszczy, to na 100% nie wyjdzie jakoś super. Nie wiem czy to widać, ale tutaj już coś widać. No to w sumie niekoniecznie dobrze, bo tutaj nie chciałem, żeby był tatuaż. No nie wiem, w tym momencie ja będę sobie to moczył, wy możecie zostawić subskrypcję, napisać jakiś komentarzyk, albo w ogóle jakiś pomysł na odcinek. Mam was, teraz razem ze mną zobaczycie, czy to w ogóle się udało. Dobra, uwaga, czy tatuaż się udał? Klejamy. Jest! Trochę... Jest, jak się udał, jaki fajny tatuaż. Dobra, teraz po prostu poczekam, aż to trochę przeschnie. No i za chwilę będziemy prankować Michała. Napiszcie w tym momencie w komentarzu, czy wy chcielibyście mieć jakieś dziary, a jeśli tak, to w jakim miejscu. Ja myślę, że na przedramieniu byłaby naprawdę spoko dziara, no ale to oczywiście jeszcze nie w tym momencie. Słuchajcie, tatuaż już prawie wyszedł, tylko muszę tutaj zrobić jakieś malutkie poprawki, bo jak widzicie, tutaj widać, że to jest kawałek folii, no i tutaj jest coś takiego zielonego. W ogóle jak to nagrywam, to za kilka dni będzie szkoła i mam nadzieję, że do tego czasu ten tatuaż mi się zmyje. Dobra, słuchajcie, ja już jestem gotowy, możecie teraz ocenić jak to wygląda. No jak dla mnie wygląda to mega realistycznie, nie? Aż kurde, fajnie nawet na to popatrzeć. Dobra, to teraz co? Idziemy do Michała, muszę zachować powagę, no i co? Mam nadzieję, że Michał się wkręci. Wszystko mam już ustawione, generalnie założyłem bluzę, żeby, wiecie, szok dla Michała był większy. Będę stopniowo po prostu odsłaniał rękaw. Michał, chodź, bo ja już wróciłem, to nagram twoją reakcję. No, ogólnie byłem w studiu, nie było mnie, ile nas nie było? Ze 2 godziny. 2 godziny mnie nie było, dobra. To co, jak widzisz mam bluzę. Tutaj będzie kamera, bo twoja reakcja będzie nagrywana, dobra. To teraz zobacz, dobra. Będę powoli odsłaniał rękaw. Trochę widać już. Nie, ty masz coś zaklejone? Jakieś plasteliny czy co? No nie, bo to jest taka warstwa ochronna. Przecież w pierwszy dzień tatuażu jest podrażniona skóra, tak? Jak igłami mnie wykuwali. Wiesz o co chodzi? Folią nakładają. Zobacz, będę dalej odchylał. O, to jest cały tatuaż. A i co jest? No. Możesz sobie zobaczyć z bliska, możesz nawet dotknąć. Tylko może nie dotykaj, bo to jeszcze boli. Znaczy jak też możesz lekko dotknąć, nie? Bo jest ogólnie skóra czerwona, nie wiem czy widzisz. No, trochę ogólnie szczypie, ale... Do szkoły będziesz szedł jeszcze. Nie, ale to wiesz, rodzice, przecież mama podpisała zgodę, to na luzie ze szkoły. Aha. Nie, no całkiem spoko to wygląda, no jak chciałeś, nie? Spoko, ale a chciałbyś mieć taki tatuaż na przykład? Nie, to nie chciałbym mieć w ogóle tatuażu, ale... ale ogólnie patrz, podoba ci się ten tatuaż, czy taki? No tak, całkiem spoko wygląda, no. Naprawdę? A wiesz, że tak naprawdę to mama mnie nie podpisywała zgody i jeszcze czeka, muszę to powiedzieć dla mamy. A no fajnie. No nie, no wiesz, no to ty będziesz mieć przypół, ja ci mówiłem, że to głupi pomysł. No a poszedłem po prostu, wiesz, do studia zrobić ten tatuaż. Ja nie mogę, Boże. Dobra, słuchaj, ten tatuaż to jest po prostu fake, nie? No to... Ja nie mogę, jaki... No ten tatuaż to jest fake, no bez przesady, nie zrobiłbym sobie prawdziwego przecież tatuażu, nie? Ale przyznaj, że nie widać, że to jest jakiś doklejany. No nie wiem, no tak... No przyjdź, możesz teraz dotknąć, bo wiesz... To... No ja się nie znam, no to wiesz... No to tak. Ogólnie wygląda jak prawdziwy tatuaż, nie widać takiego charakterystycznego materiału, że wiesz, że można to zerwać, nie? Może w ogóle po co? Ja nie mogę. No, ale ogólnie podoba ci się taki tatuaż? Spoko całkiem. Dobra, to ogólnie, nie wiem, twoja reakcja, naprawdę, ale wkręciłeś się przez chwilę, że to jest prawdziwy tatuaż? No tak, przez chwilę jak powiedziałem. Bo wygląda jak prawdziwy, co nie? No. No właśnie, wygląda jak prawdziwy. A ogólnie chciałabyś mieć w przyszłości jakiś tatuaż? Nie, nie chcę mieć tatuaż. Nie chcesz? Daj ci łapkę w górę, bo nadchodzi szkoła i każdy będzie zdenerwowany i smutne łapki pomogą przeżyć. No tak. I tym optymistycznym akcentem... Ale u niego nie musicie dać, lepiej u mnie. To tym pesymistycznym akcentem będziemy kończyć ten film. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam na Instagrama, jest w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się i siema. Kolorowych koszmarów, oczywiście tylko ze mną. O Boże. Co ja zrobiłem? Dobra.